Suwalscy karatecy wrócili z mistrzostw makroregionu z 17 medalami. Mistrzostwa makroregionu wschodniego oraz międzywojewódzkie młodzików obejmujące 4 województwa odbyły się w niedzielę w Radomiu. Tego typu zawody należą tradycyjnie już do najbardziej obleganych. Nie inaczej było i tym razem. W Radomiu przez matę przewinęło się 330 karateków, w tym 20 z Suwałk. To świadczy o tym, że jednak tutaj trochę ludzi trenuje właśnie te karate. Oprócz tego dużo konkurencji. W tym roku taka ciekawostka, bo była nowa konkurencja, po raz pierwszy rozgrywana na zawodach właśnie karate Kyokushin. Była to konkurencja WKF karate, dlatego że w 2020 roku karate po raz pierwszy mam na olimpiadzie zadebiutować i wystartować. I to są właśnie taki system karate bezkontaktowego WKF. Suwalczanie wystartowali we wszystkich przedziałach wiekowych oraz konkurencjach, zdobywając 17 medali. Złoto udało się wywalczyć Aleksandrze Mozerys. Zdobyła właśnie 2 medale, bo pierwsze miejsce zdobyła w kumite, a drugie miejsce w kata. Także dobrze to świadczy o tym właśnie przygotowaniu, czy nie jest źle, będzie jeszcze lepiej. Pozostali karatecy stawali na podium 9 razy po srebro i 7 razy po brąz. Złoto mieliśmy jedno tylko, czyli wiadomo, że zawsze troszeczkę za mało, tak? Bo 17 medali, jedno złoto, to wiadomo, że te złotko nam nie chciało do nas przyjść, ale jest spora ekipa, jak też i sporo medali, także dobry występ. Teraz Suwalski Klub Karate Kyokushin przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które odbędą się za niecałe 3 tygodnie w Danii.